Ej, nagrałem to naprawdę. Razem z Lewym jesteśmy w bardzo nietypowym miejscu, sami spójrzcie. A skoro tu jesteśmy, to oznacza to, że czas na eksperyment. Tak jest. Zapomniałem też powiedzieć, żebyście weszli na nasze Instagramy, ponieważ tam jest kontynuacja vloga i jest właśnie ze mną Lewy, czyli członek naszej ekipy. Lewy, przywitaj się. Dlatego nie zapomnijcie o tym, że na Instagramie jest kontynuacja vloga. Ja już nie przedłużam i zabieramy się za eksperyment. Kurczę, co to będzie? Ja poważnie nie wiem. Jakiś pan z Ukrainy to wrzucił, więc... I ogólnie jest to dosyć popularne w internecie ostatnio. Zobaczymy. No. Prawie! No. Dobra, stary, teraz już wiemy, co było nie okej. Okay. Uda się? Teraz musi. Teraz się uda, tak jest! Nie wytrzymam chyba po prostu. O! Coś wyszło, jest! Ale jeszcze za słabo. Pan żyjesz? Hiszpan! Hiszpan, żyjesz? Myślałem, że jak wrócimy, to niesiesz rozbitą głowę, bo jedziesz bez kasku. Dlaczego jechałeś bez kasku? I tylko podejdę... Hiszpan, czekaj, opowiedz dokładnie, co się stało... Pokaż, ranę, pokaż. Czyli co, wyszło ci coś? No. To pokaż jeden trik. Ło! No! Yo! To jest 1/10 tej whipa. Muszę wyżej podskoczyć, tego będę czuł Paweł Flisek. I mocno do góry. Może nie dzisiaj. Trzymaj kolej nogę. Nagraj jak się kręci, nagraj jak lądujesz i to wytnij. Ajajaj, muka, muka. Dzieciaki. Nie, lepiej tego nie będziemy nagrywać. Jestem właśnie z Hiszpanem i coś, czego nie udało mi się powiedzieć w poprzednim filmie, które zająłeś miejsce na zawodach. Trzecie. Tak, jeżeli nie widzieliście filmu z tych zawodów, to macie już teraz w karcie i bardzo polecam zobaczyć. Warto, co? Zaraz gratuluję. Uczony jesteś. No bo wstałem o 9. Teraz idziemy jakieś 20 km o nową hulajnogę dla Hiszpana. Cieszysz się? No. A jesteś zmęczony, co? No. A o której poszedłeś spać? O północy. No i jesteś zmęczony, stary? Ja poszedłem o 3, jestem wypoczęty. Mieliśmy dojechać na hulajnogę, a niestety jak widzicie jest jakiś wypadek. Mam wielką nadzieję, że się nikomu nic nie stało. I zawracamy, no co? Zadowolony jesteś, stary? No, jest git. Dobra, może szybko opisz hulajkę. Kiera Eti Caravan, zacisk Roti Dustless, widelec Blunt, Mok MGP i Deck MGP. I stery Lucky. Elegancko, dobra. To co, testujemy? Jesteśmy właśnie na skateparku. Hiszpan, cieszysz się z nowej hulajnogi, nie? A dlaczego się nie cieszysz? Co się stało? Chłopak nie zauważył, że mi sprzedawał pękniętą kierę. Pogadz, gdzie jest pęknięta? Ale nie widać, gdzie? No, nie widać, bo tu jest taka mała ryska, jest pęknięta, jest prześwit taki. No, kiera jest pęknięta, czyli nie można jeździć. No nie. Ola się chyba bardziej przyjmuje, to jest jego Instagram, bo ostatnio trochę zawaliłem, przepraszam, byku. To jest jego Instagram. Na deku. Ej, naprawdę jest! Tutaj. Mój jest tu. Czy jesteś zawiedziony generalnie? Nie, to jest zawiedziony, bo reszta części jest spoko. Wiecie, że to nie jest w ogóle śmieszne, ale Hiszpan, jak tak szedłeś taki zadowolony, że nowa hulajnoga wreszcie, a to kurczę. Niestety pęknięta kierownica, no nic. Olo skut, czego się ostatnio nowego nauczyłeś? Full whipass, prawie. O, a prawie. No, jest full whip. Jak byłem z Pawłem Fliskiem na skateparku, to on mówi, że to jest jeden z takich trików, który mu sprawia trochę problemy. W ogóle w tle zrobił trik. Czemu jesteś taki smutny? Bo chciałem z kasłem dzisiaj sasyjkę walnąć, ale nie wyszło. Oliwier robi kiklesa, uwaga. Chyba wrócił. Lekko dotknąłeś kołem. Czekaj. Próbuję ogarnąć. Hulajnoga faktycznie jest pęknięta, jest prześwit. Myślę, że to trochę słabo widać w takim świetle i w aparacie, ale je faktycznie jest prześwit. A few moments later. Szybkie sprawozdanie, dogadałeś się? No tak. No i jest git.